Hej, spoiler! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, na jakie oświetlenie zmieniam swoje dotychczasowe oświetlenie i dlaczego. A żeby odpowiedzieć na to drugie, muszę wprowadzić delikatny wątek historyczny. Albo przygodowy. Chcę po prostu nadać tej całej wypowiedzi kontekst. W Polsce w gniazdkach mamy 50 Hz. Natomiast standardem jest 60 klatek, czyli jeżeli będziemy nagrywać w 60 klatkach, to może się okazać, że będziemy mieć takie mruganie na całym ekranie. GH5 ma możliwość nagrywania w 180 klatkach, czyli jeżeli byśmy chcieli nią nagrać chwilę zwolnioną, to teraz możecie to zaobserwować. Na mojej skórze latają sobie takie drobne linie skanu, bym rzekł. I uwaga, jak nagram chwilę zwolnioną... to możemy zaobserwować drobne artefakty. Nawet tutaj przy jednej 16-tysięcznej migawki można zobaczyć, jak bardzo to światło mruga. Ale teraz, jak skierujemy światło w stronę ring lighta LED-owego, który jest pozbawiony tego efektu, to możemy zobaczyć, że wszystko jest w jak najlepszym układzie. To jest jeden z powodów, dlaczego chciałbym zrezygnować ze softboxów. Drugim są same żarówki, bo łatwo jest je stłuc i jak się coś przewróci, to taka żarówka i jej nie ma. Nie dość, że mamy z niej dosyć sporo bałaganu, dlatego że to szkło wszędzie eksploduje, dodatkowo w środku jest sporo gazów, które niestety nie są zbyt zdrowe dla człowieka, to dodatkowo takie świetlówki niestety emitują dużo światła UV. Tu nawet nie chodzi o aspekt zdrowotny światła UV. Najgorsze są owady, zwłaszcza w lecie, dlatego że one lgną masakrycznie do UV i w momencie, jak przyjrzycie się tej żarówce troszeczkę z bliska, to te... Mikuna, ty kichnąłeś na tą żarówkę? Czarne kropki to są chyba odchody po prostu... robali insektów, bo ta żarówka była w tym pokoju, ona oświetlała ten pokój i niestety dużo rzeczy tutaj lubiło sobie wlatywać, zwłaszcza os, zwłaszcza w lecie. Nie wiem czemu w centrum miasta jest aż tyle os, ale po prostu wlatywały i to jest problem. Natomiast światła LED-owe nie emitują tego światła ultrafioletowego aż tak dużo, tego co mi wiadomo. To jest kolejny aspekt, dlaczego warto wybrać światło LED-owe nad światło tego typu. No i tak w sumie idzie ewolucja żarówek, bo zauważcie, były kiedyś żarnikowe, te zwykłe z pręcikiem, później wszędzie były świetlówki, teraz w większości są LEDy, a już są duże prace w dużym zaawansowaniu, jeżeli chodzi o światła z lasera, więc można byłoby powiedzieć, że ewoluuje to studio delikatnie, jeżeli chodzi o technologię. No i to świeci pełną mocą, a jest delikatnie ciepłe, natomiast jakbyśmy chcieli teraz softboxa dotknąć, to jego żarówki parzą, mają z 60-70 stopni, a może 50, parzą. Stąd też dzisiaj, uwaga, szkło, mamy paczkę z paroma rzeczami, które będziemy sprawdzać. No, migotało, no właśnie, chcesz nagrywać na migawce szybszej, żeby mieć większą głębię ostrości, to przez te lampy migocze, przez to mnie migocze, migocze, stąd ta zmiana. Otwórzmy lepiej. Takie rzeczy w środku. Jak urządzacie swoje studio, to jedną z najważniejszych rzeczy są statywy, bo one mogą wam naprawdę sporo czasu snu z powiek skończyć. Kurczę. Po pierwsze, statyw był na wierzchu, a oprócz tego rzeczywiście. Pokażę wam. Tutaj takie porównanie, ten jest chudszy, ten jest grubszy, ale lepiej nam będzie porównać dwa statywy, na których stoją softboxy. Główną różnicą pomiędzy nimi jest przede wszystkim maksymalna wysokość, ale to też najczęściej w tych tanich statywach wiąże się z tym, że jedne są bardziej wytrzymałe od innych. I teraz zobaczcie na to. To samo obciążenie, natomiast ten, no, on się po prostu gnie i wygina, w końcu po prostu strzeli razem z lampami i oprócz tego jest mało stabilny, wystarczy go lekko popchnąć i się przewraca. Tym muszę dokręcić tylko śruby, ale jak go podniosę nawet na maksa, prawie na maksa, to zobaczcie, nic się nie gnie. Jest elastyczny, ale działa. Stąd też wymiana na większy statyw tamtego statywu, bo on mi się przewrócił w tym roku już dwa razy. Nie będę z tym nawet zwlekać. W ogóle to nie jest najmniejszy statyw, jaki istnieje. Mam jeszcze jeden mniejszy, ale to już jest w ogóle... Na jedną żarówkę okej, okay, jak wiatr nie wieje. Czekajcie, bo tu jest kabel. A on idzie tam? No stary, no! To jest kawał statywu. Jak nowy. Oczywiście to nie są wszystkie zakupy, dlatego że skoro już biorę jakiś zestaw rzeczy, to warto by było się także zaopatrzyć w elementy, które mogłyby mi się przydać, na przykład do kolejnych projektów. To też uwaga, kolejnym elementem są
są tego typu uchwyty. To są uchwyty na rurę razem z gwintami, dlatego że zamierzam zrobić... Coś odpadło. A, to jest od jednego z uchwytów. Dobra. Chcę zrobić po prostu oświetlenie, które będzie się podnosić razem ze stołem. Czyli mamy taki blat jak tutaj, który jest ruchomy i możemy zamontować na nim rurkę, a do takiej rurki zamocować w bardzo prosty sposób po prostu albo głowę, żeby mu zamontować aparat, albo cokolwiek innego. Więc to jest taki fajny element, który może się przydać. Oprócz tego mam parę uchwytów, bo chyba dwa. Nie wiem dlaczego, ale tak widnieje to na fakturze, że mam uchwyty do telefonu. Chyba ich nie kupowałem. Nie do końca wiem. Tak czy siak mogą się przydać do różnych projektów, bo chciałbym zrobić parę materiałów na temat swojego telefonu. To może być przydatne. Następnie mamy coś bardzo fajnego, z czego na przykład korzysta T-Volt w podobnej formie. To jest uchwyt tak samo ze standardowym fotograficznym gwintem, który możemy zamontować na przykład na ścianie. Do tego montujemy na przykład głowicę kulkową, a na tę głowicę możemy zamontować chociażby aparat albo kamerkę do streamów. Tylko czy ja mam tutaj gdzieś jakąś głowicę? Dalej, uwaga, co to może być? To jest mini statyw fotograficzny. Miniaturka tego, co pokazywałem na samym początku. Niekoniecznie chcę z tego korzystać jako coś, co mi pozwoli zrealizować na przykład filmy, ale zawsze chciałem mieć coś takiego właśnie foto, wideo na swojej półce i stwierdziłem, że jedną zabaweczkę na całe zamówienie mogę sobie kupić. Dalej, to nie wszystko, bo uwaga, to są kołowrotki i możecie zadać pytanie, po co to jest. Są dwa rodzaje. Jeden, który się nakłada bezpośrednio na taki czpień, żeby skręcić go podobnie jak lampy. Natomiast ten tutaj ma dziury po dwóch stronach, bo jego nakładamy na rurę i możemy go skręcić. W bardzo podobny sposób mam zamontowanego tutaj softbox. Ja mam tutaj w odwrotny sposób. Ja chyba miałem inne kupić. Te też się przydadzą. A mam dwa. Tego typu możemy jeden zamontować na jedną rurę, natomiast drugą rurę montujemy do drugiego elementu i możemy stworzyć tego typu booma, jak tam jest widoczny. Dzięki czemu tutaj mamy wysokość, natomiast tutaj możemy przeprowadzić taką lampę zaraz nad siebie i stąd też ja jestem odcięty od tego tła i mam podświetlone włosy. To jest cała tajemnica, dlaczego nie ma rurek tutaj w kadrze, bo wszystko jest na boomie. A boom to jest to. Taka literka L. Taki boom to oczywiście jest także rurka, tutaj jest w tym przypadku teleskopowa i właśnie jedną rurkę wstawiamy do tego, drugą rurkę wstawiamy do tego, później na końcu na tym kółeczku montujemy obciążenie, tutaj mamy woreczek, który możemy wypełnić na przykład piachem, natomiast z drugiej strony standardowy uchwycik, gdzie możemy spokojnie zamontować lampę albo ewentualnie możemy zamontować parasolkę, jeżeli ktoś preferuje mieć parasol nad swoją głową. Dalej jak będziemy sprawdzać, to tutaj mamy rurkę teleskopową, ale mały imbusik! Popatrzcie na to. To tak jak ktoś oglądał live'a Boxdella, to mógł zobaczyć, że każdy ten był z pałką teleskopową. Boxdell, ty nie miałeś pałki teleskopowej, tutaj by ci się przydała taka pałka teleskopowa, jest troszeczkę większa. Nie służy do samoobrony, ale ona ma akurat wymiary, żeby móc pokryć biurko, na którym w tym momencie nagrywam. I właśnie, żeby takie dwa małe statywiki pokryć po jednej stronie i po drugiej. Do tego na przykład zamontować uchwyt na kamerę, światełko. Być może będzie nowy filmik dotyczący troszeczkę innego tematu. I T-Voltowi by się taka rura przydała na jego tło fotograficzne. Bo już jest całe połamane, jak byłem. To jest kawałek tła fotograficznego. Takiego najprostszego poliestrowego. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest jakieś wypełnienie. Ja nie wiem, jak się czasami zamawia od tych firm fotograficznych, to nie dość, że niektóre rzeczy są beznadziejne, to dodatkowo mamy jakiś list przewozowy. O, to jest wypełnienie. To jest fajne wypełnienie. Kawałek rury. Folia bąbelkowa jest zawsze przydatna, więc tutaj do niej żadnej urazy nie mam. Kolejne mini statywiki, tylko tym razem mini statywiki, które umożliwią ustawienie samej poprzeczki nad ekranem. Pa, pa, ra, pa. Ta-da! Nie będę więcej zdradzać. I te przynajmniej przychodzą ze zmienną końcówką, żebyśmy mogli ją dopasować do tego, co my mamy aktualnie. No i to wszystko, co teraz widzieliście, jest nieważne, bo dochodzimy do elementu, który jest ważny. Czyli do tematu filmu. Lampy pierścieniowe. Obie lampy różnią się, jeżeli chodzi o zestaw akcesoriów, które do nich przychodzą. W przypadku 35-watowej lampy warto zwrócić uwagę na futerał przenośny, gdzie możemy spokojnie schować Xboxa z dwoma padami. Oprócz tego sama lampa ma dodatkowo na sobie dyfuzor, który skrywa pod spodem LEDy. I jest jedna ważna rzecz. To nie są lampy profesjonalne, które są wytrzymałe, bo tutaj co prawda są wszystkie śrubki, ale mam dokładnie taki sam model nad swoją głową, gdzie część śrubek, jeżeli nie większość, po prostu zaczęła wypadać, więc całość złapałem po prostu taśmą i jakoś się trzyma do dzisiaj. Natomiast w tym przypadku, oprócz zwykłych białych dyfuzorów, mam jeszcze ciepłe, dlatego że one potrafią nadać temperaturę barwną rzędu 2400 kelwinów. Oraz jeszcze jedna rzecz ważna, którą dostałem, mianowicie, zobaczcie, świeci się.
Wow! Dostałem mini statywik na telefon razem z mini głowicą kulkową, żeby móc wsunąć tutaj w szyny całość. I jak tylko umieścimy w środku telefon, to możemy dostać naprawdę zabójcze zestawienie do robienia idealnych selfie. Tylko trzeba dyfuzory założyć, bo inaczej strasznie to wali po oczach. Zróbmy teraz porównanie, na ile jasna jest dana lampa. Teraz oświetla mnie 55 W LED-owa i będę stać w tym samym miejscu. W tym momencie widzicie lampę 35 W, która też świeci na mnie z pełną mocą i no, możecie ocenić, czy jest jedna jaśniejsza, czy druga. Teraz natomiast widzicie softboxa, który oświetla mnie z pełną mocą, więc sami możecie zobaczyć, że softbox ma najmocniejsze światło, ale nie oznacza to, że jest po prostu najwygodniejszy. Jeżeli chodzi o barwy tych świateł, to one delikatnie się różnią. Ta duża jest na przykład bardziej niebieska niż ta mała, co jest spowodowane po prostu tymi zaślepkami. Te są bardziej żółte, w przeciwieństwie do tamtych. Natomiast softbox to tak ogółem chciałem pokazać. Do czego tutaj dążę, ale jest to jasno, że to nie jest profesjonalne oświetlenie filmowe, ale do takiego domowego zastosowania jest jak najbardziej okej. No i tego typu ring lighty są po prostu wygodne ze względu na to, że są mocno wytrzymałe. Możemy w nie uderzyć, a nic się im nie stanie, w przeciwieństwie do softboxów, które są masakrycznie delikatne, jeżeli chodzi o żarówki. I oczywiście najważniejsze jest to, że możemy wszystko płynnie regulować. To jest najlepsza opcja dla streamerów, którzy często mają światło bardzo blisko siebie i nie chcą mocy żarówki, która straszliwie razi ich w oczy, albo szukają odbicia od ścian. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dopasować odpowiednio ekspozycję i po prostu na takiej pozostać, a nic nie będzie migotać, tak jak na przykład migoczą żarówki od Xiaomi. Dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podobał, czy chcecie, żebym robił tego typu update'y z nowymi rzeczami, jakie się tutaj zaczynają znajdować, a może chcecie zobaczyć, jak wygląda tworzenie u mnie filmu od podstaw do samego końca. Czekam na Wasze propozycje, czekam na Wasze komentarze i cóż, wydaje mi się, że to chyba byłoby wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie, życzę Wam miłego weekendu. Tutaj subskrybujka, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zachęcam do łapki w górę oraz dwa inne filmy, które warto jest zobaczyć, bo wnoszą bardzo dużo do ogólnego świata. W tym recenzja tego fotela. Zielonego. Mniam. Cześć.